Witajcie. Dzisiaj troszkę filmik z wieczora, trochę ciemno, ale myślę, że temat bardzo ważny. Chciałbym dzisiaj zająć się sprawą tego, co Matka Boża mówi przez orędzia do księdza Stefano Gobiego na temat znamienia bestii na rękę bądź na czoło. Mam nadzieję, że wielu to troszkę też rozjaśni umysł i pojmowanie tego co jest napisane w Biblii. Matka Boża to bardzo ładnie tłumaczy, więc na pewno będę chciał czytować, cytować kilka fragmentów z tego dzieła, a dzieło nazywa się Do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej. Znane dzieło księdza Stefana, Stefano Gobiego. Więc zapraszam na ten odcinek. Potrwa kilka minut i, i mam nadzieję, że troszeczkę nam to rozjaśni co do kwestii Znamienia właśnie bestii na rękę bądź na czoło. Zapraszam. A więc zacznijmy od tego. Matka Boża mówi do księdza Stefano Gubiego. Odnośnie znamienia na czoło bądź. Na rękę takie słowa. To są czasy, w których zwolennicy tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, są znaczeni jego znamieniem na czole i na ręce. Znamię na czole i na ręce wyraża całkowitą zależność tego, kto je, kto je nosi. Znak ten wskazuje wroga Chrystusa, czyli antychrysta. Noszenie jego znamienia oznacza całkowitą przynależność oznaczonej osoby do zastępu tego, który sprzeciwia się Chrystusowi. I walczy z jego boskim i królewskim panowaniem. z nami wyciśnięte jest na czole i na ręce. Czoło, to są bardzo ważne teraz porównania, do czego Jan, święty Jan w Apokalipsie nawiązuje. A więc Matka Boża tłumaczy nam to w ten sposób. Czoło oznacza inteligencję, umysł, siedzibę ludzkiego rozumu. Ręka oznacza ludzkie działanie, gdyż rękami człowiek tworzy i pracuje. Tak więc osoba oznaczona jest znamieniem antychrysta w swoim umyśle i w swojej woli. Człowiek, pozwalający się oznaczyć znamieniem na czole, prowadzony jest do przyjęcia doktryny negującej Boga i odrzucającej jego prawa, do przyjęcia ateizmu, który w obecnych czasach coraz bardziej się szerzy i upowszechnia. Człowiek ten jest więc popychany do podążania za dzisiejszymi modnymi ideologiami, aby stał się głosicielem wszelkich błędów. E, czy widzimy zaświadczenie w swoich nie wiem, miejscach pracy, e, szkołach, domach, w rodzinach, e, ogólnie w społeczeństwie? Myślę, że to jest jeden z tych znaków e, właśnie działania e, antychrysta w sferze ducha. Czytajmy sobie dalej. Ten, kto pozwala się oznaczyć znamieniem na ręce, zmuszany jest do działania w sposób autonomiczny i niezależny od Boga, pod, pod, podporządkowując swą własną aktywność w poszukiwaniu dobra jedynie materialnego i ziemskiego. Odłącza więc swą działalność od planu Ojca, który chce je oświecać i podtrzymywać swoją Bożą opatrznością. Człowiek ten ucieka w swym działaniu przed miłością Syna, który z wysiłku ludzkiego czyni cenny środek odkupienia i uświęcenia. Jego aktywność pozbawiona jest mocy ducha, który wszędzie działa, by odnowić wewnętrznie każde stworzenie. Człowiek oznaczony pieczęcią na ręce pracuje jedynie dla siebie, aby zgromadzić dobra materialne. Czyni z pieniądza swego Boga i staje się ofiarą materializmu. Proszę, jak w te słowa powinny nami poruszyć. To jest działanie antychrysta. Człowiek e, robi, chce być samowystarczalny. Znamienne słowa e, szatana w raju. Będziecie jako Bóg. I dalej dajmy sobie trzy kropki. Czyli samowystarczalni. Bóg nam nie będzie do niczego potrzebny. Liczy się tylko to, co tu i teraz. Rzeczy tylko materialne, tylko doczesne dogadanie ciału. Niby technologia poszła do przodu, medycyna poszła do przodu, wszystko poszło do przodu. Ludzie mówią, że są wolni, że mają prawa jakieś tam swoje ustanowione na świecie i, i nikt nie może ich jakby panować nad ich wolą. Czujmy się wolni, nikt nie będzie nam mówił, co ma robić, a tym bardziej drugi człowiek, nie? A jednocześnie każdy z nich mówi, że najlepiej to umrzeć i mieć święty spokój. No to jak? To jesteśmy wolni, czy nie jesteśmy wolni? Niby ten dobrobyt światowy, ludziom, że nas uwalnia, a jednocześnie czujemy w środku zniewolenie. No to jak to jest do końca z tym naszym byciem wolnym dla świata? Dalszy fragment. Ten, kto przyjmuje z na ręce, czyni z własnego ja centrum wszelkiego działania, patrzy na innych jak na przedmioty użycia i wyzysku dla własnego interesu. Staję się ofiarą niepohamowanego egoizmu i braku miłości. Ponieważ mój przeciwnik oznacza swym znamieniem wszystkich swych zwolenników, nadszedł i dla mnie, Waszego niebieskiego wodza czas oznaczenia moją matczyną pieczęcią wszystkich tych, którzy poświęcili się mojemu niepokalanemu sercu i stanowią część mojego zastępu. Dalej Matka Boża mówi tak. Wyciskam moją pieczęć na Waszych czołach najświętszym znakiem krzyża mojego Syna Jezusa. Otwieram w ten sposób ludzki umysł na przyjęcie Jego Bożego Słowa, na miłowanie Go, życie Nim. Prowadzę was do powierzenia się w pełni Jezusowi, który wam je objawił. Czynię was dziś odważnymi świadkami wiary, tym, którzy oznaczeni są na czołach bluźnierczym znamieniem przeciwstawiam moich synów, oznaczonych krzyżem Jezusa Chrystusa. Następnie podporządkowuję całe wasze działanie, aby przynosiło najdoskonalszą chwałę Trójcy Przenajświętszej. W tym celu wyciskam na waszych rękach moją pieczęć, którą jest znak Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przez znak Ojca wasze ludzkie działanie podporządkowuje się i całkowicie współpracuje z planem Bożej opatrzności, która i dzisiaj przygotowuje wszystko dla waszego dobra. Przez znak Syna wszystko co czynicie zostaje głęboko włączone w tajemnicę Jego boskiego odkupienia. Przez znak Ducha Świętego cała Wasza działalność otwiera się na Jego potężną moc uświęcenia, tchnącą wszędzie jak potężny ogień, aby odnowić od podstaw cały świat. Tutaj Matka Boża jasno nakreśla, kto działa poprzez nią. Ona jako wstawienniczka działa. W, w, u Boga, u Trójcy bo zaraz się zlecą mędrcy tak zwani internetowi i będą mówić, że my z Matki Bożej robimy Boga. No to wiadomo, że to takich ludzi od razu możemy odsunąć na bok i nawet nie wchodzić w dyskusję, bo ta dyskusja jest daremna. Tu Matka Boża w całej pokaże ukazuje zwycięstwo Trójcy Przenajświętszej i to ona jest tą, która zmierzyłaby węża. Dla diabła nie ma większego upokarzenia, jak być zmiażdżonym przez niewiastę. O tym również mówi Pismo. Czytamy dalej. Moi najmilsi synowie, w tym dniu, w którym zgromadzeni z miłością wokół mojej kołyski, świętujecie Dzień Ziemskiego Narodzenia Waszej Niebieskiej Mamy, pozwólcie się wszyscy oznaczyć na czołach i na rękach moją matrzyną pieczęcią. To było Fatima, Portugalia, 15 września 1989 roku. Wspomnienie najświętszej Marii Panny Bolesnej. W te święto. Właśnie. To. Orędzie było przekazane księdzu Stefano Gobiemu. Ludzie zaczynają mówić: chip będzie jakby wczepił nam chipa i koniec. Wyobraźmy sobie, nawet na logikę, Bóg szanuje wolną wolę człowieka. I teraz, skoro Bóg jest wszechmogący, to jakim cudem chip może nami zawładnąć? Chip złamie naszą wolną wolę. Jak? Jeżeli tobie. Szczepią chip na siłę diabelskiej, to co? Wbrew twojej woli i usposobieniu wewnętrznemu serca, gdzie twój duch garnie się do Boga, a nie wiem, zopali cię, związali i na siłę ci wstrzykują chip, i teraz co? Już jesteś przez ten chip potępiony, bo masz go na ręce, tak? Twoja wola się z tym nie zgadza, serce się z tym nie zgadza, umysł, wszystko dąży do Boga, wewnętrznie duch pragnie Boga, ale jednak wstrzyknęli ci chipa i generalnie jesteś potępiony. Toż to co jest przecież normalnie herazja. Kolejna rzecz. Straszenie teraz kolejne polega na tym, że słuchaj, nie będziesz mógł nic kupić ani nic sprzedać, jak będziesz miał ten chip. I teraz będzie kurczę, co jest? Nie będziemy mogli nic zjeść, nie będzie nic do jedzenia. Czy to znowu nie zakrawa o to, że ludzie w pierwszej kolejności myślą, chyba umrzemy z głodu? Czyli trochę uciekają się do uczynków ciała. Czy Bóg nie jest ponad to? Jeżeli my zadbamy o stosowną siłę ducha i o relację z Bogiem, będziemy umieli to wszystko przyjąć na chłodno. W sensie takim, że umie, będziemy umieć to przyjąć tak jak Bóg tego od nas sobie zażyczy. Jeżeli przyjdzie nam umrzeć z głodu, to umrzemy z głodu. Przecież Bóg w Piśmie Świętym karmił ludzi, gdzie nie było żadnego ratunku dla nich ani nadziei, na pustyni, w domu, no gdziekolwiek. Dawał i interweniował, jeśli była taka potrzeba, i tak samo jest, będzie tutaj. Czy pierwsi męczennicy, czy matka owych e, synów, e, gdzie najmłodszy się zaczął wahać i bał się, przecież oni ginęli? Czy matka nie mówiła do niego: Słuchaj, to cierpienie będzie chwilowe, a wieczność cała będzie dla ciebie? Czy tak samo może być z nami? Dokładnie tak samo może być z nami. Ale to wszystko zależy od naszej siły ducha i relacji z Bogiem, dopełnienia Jego woli, nie naszej, nie jakichś tam krzywych domysłów. Tu naprawdę zadbajmy o siłę ducha, a wtedy to inne będzie dla nas jasnym dowodem na to, że to, co nam szykują, to będzie tylko tu. Im się wydaje, że będą panami świata, diabłu będzie się wydawało, że już zwyciężył. Ale jak wiemy, też w obietnicy z Fatimy, że na końcu to niepokalane serce Maryi zwycięży. I tego się trzymajmy. Jeszcze taki drobny fragmencik w tym samym temacie, eee, tymczasem od księdza Dumnika Chmielewskiego. Charakterystyczną cechą, która będzie w kościele wielkiej nierządnicy, będzie to, że będą adorować bestię mówiącą w obrazie, a będzie to spowodowane przez noszenie znamienia bestii na czole i na ręku. Ciekawe? Czytajmy dalej. To jest też bardzo ładne zdanie wytłumaczenia. Pismo tłumaczymy przez pismo. I nie szukajmy jakiejś teorii o chipach. Pamiętając, że w piśmie świętym czoło jest symbolem myślenia, a ręka jest symbolem działania. A nie, że dostanę znamię na czoło, jasne, nie wiem, kod kreskowy, chipa w rękę i generalnie wieczność jest moja zatracona. Nic bardziej mylnego. Czytamy dalej. Od księdza Dominika Chmielewskiego. Taki fragment. Ci, którzy mają bestię na czole i na ręku, charakteryzują się tym, że adorują obraz bestii, adorują bestię mówiącą w obrazie. Myślą sobie tak, tak możemy sobie pomyśleć, że święty Jan 2000 lat temu, widząc proroczą finalizację czasów ostatecznych, opisywał obraz i bestię, która mówi w obrazie. To jest twój mały obraz, twój telefon, twój laptop, telewizor. To wszystko. To jest dzisiaj w każdym mieszkaniu. W każdego człowieka na świecie i jakby nie było, adorujemy te obrazy w telefonach, w laptopach, w telewizorach na okrągło, po kilka godzin dziennie, prawda? Siedzimy, przerzucamy filmiki na TikToku, na YouTubie, na Facebooku, shorty czy inne rzeczy. Czytamy milion wiadomości i za trzy minuty nawet nie pamiętamy, co żeśmy czytali, czy to było takie ważne. To totalnie nie pamiętamy. Jak zwierzęta, połykamy, wydalamy, nie myślimy, nie trawimy nic. Niestety tak to wygląda. W którym domu teraz nie ma telewizora, bądź smartfona, w którym domu nie ma właśnie jakichś wiadomości, czy, czy, czy internetu? Praktycznie w każdym domu już to jest. W każdym domu, a znacie na pewno przykłady, bo ja znam osobiście, że ludzie nawet nie oglądali telewizora, ale on grał. On grał na okrągło, potrafił grać po 16-18 godzin. Nikt go nie oglądał, ale chodziło o to, żeby tworzył jakiś hałas, żeby coś mówiło na okrągło. Czy tak nie jest? Czy my adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie tak często? Na pewno nie. Czy modlimy się tyle godzin dziennie? Na pewno nie. Właśnie. Jeszcze taki mm, ciekawy fragment, ciekawe zdanie chciałbym przytoczyć odnośnie. Pewnej sytuacji. Cztery lata temu. I myślę, że od 2020 roku właśnie w szczególny sposób jesteśmy programowani przez bestie, przez mass media. Robimy to, co nam mówią i myślimy tak, jak nas programują. Dokładnie tak to wygląda. I myślę, że ostatnie lata bardzo dobrze to pokazały, jak łatwo nami zawładnąć, jak łatwo jest masom ludzkim coś wmówić. Powtórzyć to, powtarzać to przez codziennie przez 24 na dobę, aż to dla większości stanie się prawdą. Smutne. ale niestety prawdziwe. Warto zastanowić się nad e, tymi rozważaniami, które dzisiaj tu przeczytałem. Księdza Stefan Gobiego, a wiemy, że e, ma nastąpić beatyfikacja księdza Stefano Gobiego, a więc e, no myślę, że warto e, sobie. Zakupić tą książkę i po prostu ją przeczytać. Zapraszam do dyskusji, jak Wy się na to zapatrujecie, co Wy o tym myślicie, czy to jest faktycznie tak, czy jednak Wam się tylko tokuje, że to będzie jeden chip i ten chip będzie nami sterował i złamie naszą wolną wolę i generalnie, jeżeli go przyjmiemy, nawet na siłę wbrew naszej woli, to już jesteśmy potępieni. No właśnie. Jestem ciekawy Waszych, waszych odpowiedzi i, i, i Waszych odczuć co do tego. Życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.